Zadanie. Na rysunku przedstawiono fragment siatki grania stosłupa prawidłowego trójkątnego. Pole narysowanego trójkąta jest równe 16 pierwiastek z 3 cm2, a pole prostokąta jest równe 24 pierwiastek z 3 cm2. Oblicz objętość tego grania stosłupa. Zapisz obliczenia. Tutaj mamy kawałek siatki grania stosłupa, ale czytamy w zadaniu, że jest to grania stosu prawidłowy trójkątny. Więc już z tego wynika, że w podstawie mamy trójkąt. Sytuacje takie, żeby w podstawie był prostokąt nie mamy, nie możemy takiej sytuacji utworzyć, ponieważ gdyby to była podstawa, no to niestety nie wyszłaby nam nasza bryła z zadania. Więc tutaj w podstawie będzie trójkąt, widzisz, a ściany będą prostokątami. Takimi samymi, czyli przystającymi. No i na potrzeby naszego zadania wypiszmy... Dane. Po pierwsze, czytamy, że pole tego trójkąta pole tego trójkąta równa się 16 pierwiastek z 3. Jest to trójkąt równoboczny. Można by było tutaj oznaczyć boki a, a, a. Dodatkowo wiemy, że pole prostokąta tutaj może napiszmy pole prostokąta równa się 24 pierwiastek z 3 i szukamy objętości. Więc wzór na naszą bryłę to jest V równa się pole podstawy razy wysokość. W naszym wypadku pole podstawy to jest pole trójkąta i to tak naprawdę już jest wyznaczone. Trzeba obliczyć wysokość. Jak to zrobić? Na początku warto wypisać wszystkie możliwe wzory związane z tym zadaniem. Wzór na objętość mamy, wzór na Pole trójkąta równobocznego. To jest a kwadrat pierwiastek z 3 na 4. Później wykorzystamy również wzór na pole prostokąta. Na pewno znasz. To jest a razy b. I teraz tutaj w miejsce p wstawiamy 16 pierwiastek z 3. Więc wpisujemy tutaj. 16 pierwiastek z 3 równa się no, i cały wzór do przepisania, i teraz mamy równanie z jedną niewiadomą a. Przeszkadza nam mianownik, więc razy 4. Obydwie strony mnożymy przez 4. 16 pierwiastek z 3 razy 4, 64 pierwiastek z 3 równa się. Tutaj 4 i 4 się skróci, zostanie sam licznik. Po obu stronach jest pierwiastek z 3, więc podzielmy to przez pierwiastek z 3. Pierwiastki nam znikają i otrzymujemy a kwadrat równa się 64. Zmienię tutaj stronę, czyli a kwadrat równa się 64. Kwadrat zamieniam na pierwiastek z liczby 64. Pierwiastek z 64 to 8. I tutaj na naszym rysunku mógłbym dopisać sobie 8, 8, i ten bok pionowy też jest równy 8. Tutaj na naszym rysunku też mógłbym zapisać 8, 8, 8. Teraz szukamy wysokości naszej bryły. W tym wypadku będzie to drugi bok naszego prostokąta. Patrzymy na wzór. Pole. Prostokąta jest. Tutaj masz 24 pierwiastek z 3. Więc wpisujemy do wzoru w miejsce pola wartość liczbową. Jeden z boków prostokąta jest. Widzisz, to jest 8. Więc napiszemy 8 razy B. Tutaj łatwo obliczyć B. Czyli w tym wypadku e, moglibyśmy tutaj dopisać, B jest naszą wysokością. Tutaj Nasze h to jest ta literka h, OK, ale we wzorze na prostokąt jest to literka b, a b to h. Więc tutaj podzielimy na 8. 24 na 8 to 3, oczywiście z pierwiastkiem z trzech równa się b. Więc tutaj możemy i tutaj dopisać naszą obliczoną wartość. 3 pierwiastek z trzech. I tu również mamy 3 pierwiastek z 3. Już możemy obliczyć objętość. Pole podstawy to jest pole trójkąta, to było nawet w treści, i razy wysokość. No właśnie, ta literka B jest wysokością. Razy 3 pierwiastek z 3 równa się. Mnożymy tutaj liczby przez liczby, a pierwiastki przez pierwiastki. 16 razy 3 48 pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest pierwiastek z 9 może napiszę tutaj na dole a pierwiastek z 9 to 3 więc jeszcze tę wartość trzeba wymnożyć przez 3 to jest równe 144 warto na samym końcu w zadaniu podopisywać jednostki przy wynikach Czyli tutaj mamy objętość, na pewno to jest w centymetrach sześciennych, tutaj krawędź była w zwykłych centymetrach, tutaj też były zwykłe centymetry. Dajmy odpowiedź, objętość grania stosłupa jest równa 144 centymetry sześcienne.